A teraz Orbis. Wytworny Orbis, kilka frachów, orkiestra z niestalentem, tylko stoliki dla Polaków, niestety, zajęte. Ponieważ z głodu ruszam grdyką, a mam naturę krewką, więc wszedłem i usiadłem przy stoliku z francuską chorągiewką. Usiadłem i oto cud. Zewsząd spojrzenia dziewcząt jak miód, a mężczyzn twarze z zachwytu blade patrzą na moje skarpetki z MHD. Rącze przybiega grzeczny pikolak, bo nie wie dureń, żem Polak. I kelner się również zjawia po chwilce, bo nie wie kretyn, że jestem tubylcem. Bonjour monsieur i pyta, czego chce. O, były tam różne pieczenie, do których rwało się moje podniebienie. Niestety, zamówiłem kluski, bo tylko na tyle znam francuski. I jem te kluski w aureoli, bo wszyscy patrzą na mój stolik. Obok sąsiadka szturcha sąsiada mówi, patrz chamia, jak się w Paryżu jada. A obok dama w kolorze lila przez cudzy stolik się przechyla i z uśmiechem pyta mnie, widzisz dla Parisien, a ja z uśmiechem ehe. I myślę, patrząc na tą publikę, ulala, c'est magnifique. Jakiś dyrektor do baru zaprasza, z nim ładny kociak, dobra nasza. Koniak, tak, szampan, tak, chcesz trwoni, to trwoń. Więc piję i wznoszę toast, vive la Pologne. A oni odpowiadają, vive la France. Gdy naraz mgły poranku wtoczył się do sali facet i od progu woła do mnie. Cześć, Marianku! Trzeba było widzieć te spojrzenia wokół, jakbym dyplomatyczny pogwałcił protokół. Spojrzeli na mnie ze wzgardą i niesmakiem i Polak kelner, Polak pikolak i matka Polka i córka Polka i polski dyrektor, co miał polski order, a polski kociak dał mi w polską mordę. I słusznie, bijcie milobuza, bom parszywa owca. Skradłem ten uśmiech, co był dla Francuza.